Dziewiąta seria Orlen Superligi Piłkarek Ręcznych JKS Handball Jarosław podejmuje MKS Urbis Gniezno. Grzegorz Chodkowski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na to spotkanie dziewiątej serii w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyprowadzić do pozycji rzutowej swoje koleżanki. Rozpoczęły dwie nominalne środkowe i Malwina Hartman, bardziej lewe. Sandra Guziewicz, rozmawialiśmy też w Jarosławiu z działaczami, czy będzie właśnie stawiana na środek rozegrania. I tak też może być tymczasem, stuprocentowa sytuacja. Gra pasywna. Gnieźnianek, ale teraz bardzo dobrze, Justyna Świerżewska. Dwóch też kołowych i dla Kuriaty właśnie i dla Chojnackiej. Przedarła się Katarzyna Kozimur. I tak, na wyjeździe dokładnie 24 września 2022 roku gra pasywna Gniezna, Justyna Świerżewska, poprzeczka, ależ teraz szczęścia miały noga, więc chyba nic takiego poważnego, mamy nadzieję. Tymczasem bardzo dobre odwrócenie na skrzydło, Gniezno zdobycia trafienia, dobra kontra. I nie ma gola, ależ obijają dzisiaj słupki i poprzeczki. Rozpoczyna Oliwia Kuriata, atak pozycyjny. Hartman do Łęgowskiej, ale niedokładnie. Sporo błędów przy rozgrywaniu akcji po obu stronach. Będzie kontra. No ale kapitalnie w bramce. Chybka po raz drugi, ależ to robi fenomenalnie. Coś nieprawdopodobnego. Jarosławianek, ależ sprytnie. I Hanna Szczotka, bardzo dobry rzut z 9 metra, zaskoczona Ola Chybka. Mecz bramkarek, no i ten mecz bramkarek jest, tymczasem nie ma gola. Jeden słupek, drugi na prawym rozegraniu. Jest też Katarzyna Kozimur, ale bramkę zdobywa z numerem 23 Edyta Bystra, pokazując swój nieprzeciętny potencjał. Teraz mocne wejście Moniki Łęgowskiej, ale dzisiaj ta piłka nie siedzi w bramce po rzutach tej dziewczyny. I 47, Weronika Kordowiecka. No to mamy remisik, drodzy Państwo. Katarzyna Kozimur, ona oczywiście się będzie zmieniać ze Skubacz. Dobra koronka do lewej strony. Tymczasem zasłonięta Weronika Kordowiecka kapituluje po rzucie Malwiny. Nabiega Kozimur i znów szuka Matuszczyk, ależ oderwała się tam. Znów Szczotka, gra pasywna, muszą rzucać jarosławianki, ale podają wprost w ręce rywalek. Szczepanik po koźle. Marta Giszczyńska, numer 7, z lewej strony przesunięta, też nominalna, środkowa rozgrywająca. Malwina Hartman, na prawą stronę poszła Magda Nurska. Świetnie instynktownie Weronika Kordowiecka, ławki oczywiście, no ale zdarzają się takie historie, że w tym tumulcie, w tym harmidrze tutaj się nie... Nieciekawa sytuacja dla jarosławianek, to jest mecz na styku. Dmytrenko teraz bardzo dobrze nad ramieniem przy głowie, Dmytrenko. Ale kolejna bramka. Przejęcie piłki przeszkodziła w podaniu Edyta Bystra, zebrała Dmytrenko. Guziewicz, bramka na 20-20. Co do tego nikt nie ma wątpliwości, nie tylko w Gnieźnie, ale chyba wszyscy obserwujący Orlen Superligę. Teraz bardzo mocne wejście oczywiście. No tak ten mecz też przebiegał poza tym trzybramkowym prowadzeniem. Teraz nie obroniły, Gniezno zdobywa bramkę, 24 autorstwa Nikoli Szczepanik. Proszę Państwa, 3 sekundy nadziei jarosławskiego zespołu, gra 1-1, zatem Gniezno wygrywa pierwszy raz w historii. Aleksandra Chybka dostała nagrodę jako najlepsza zawodniczka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia jutro, jutro też spotkam się z Państwem w czasie transmisji. Do usłyszenia.